Dzień dobry, jesteśmy przy stoisku Huty Stalowa Wola na międzynarodowych targach uzbrojenia. Jest pan kandydatem do Senatu właśnie ze Stalowej Woli. Tak. I jaki związek ma wizyta pańska tutaj z tym? Znaczy, to co państwo widzicie za mną, to jest samobieżna matohaubica Krab, kaliber 155 mm, popularnie nazywana działem Szeremietiewa. Nie chwalę się, tylko tak rzeczywiście jest nazywane, ponieważ wtedy, kiedy byłem w Ministerstwie Obrony, wprowadzałem to działo na uzbrojenie, wtedy jeszcze jako pewien program, i Huta Stalowa Wola jest producentem tego sprzętu. Otóż w trakcie całego postępowania pojawiła się taka sytuacja, że zostałem oskarżony o różne niecne czyny. I jednym z tych niecnych czynów była kwestia tego działa. Mianowicie ktoś podnosił, że tutaj pojawiły się jakieś podejrzane operacje przy tym uzbrojeniu. I to sprawiło, że program został zatrzymany. Po 7 latach, kiedy po pierwsze okazało się, że zarzuty były nieprawdziwe, a po drugie okazało się, że bez tego działa wojsko nie może funkcjonować, wrócono do programu. I dzisiaj, proszę państwa, dzisiaj Huta Stalowa Wola ma zamówienie na 24 takie działa, będzie ich znacznie więcej. Pierwsze 6 jest w produkcji i w związku z tym czuję, że jest to mój osobisty sukces, że działo Szeremietiewa znowu jest produkowane w Stalowej Woli i będzie produkowane. I myślę, że w związku z tym to jest podstawa, dla którego postanowiłem kandydować, jedna z podstaw, tak, do Senatu, właśnie z tego okręgu. To jest moje dziecko, mogę tak powiedzieć. To jest dziecko, które powstaje w moim okręgu wyborczym. Mam nadzieję, że po pierwsze pacjenci Stalowej Woli, a po drugie wszyscy, którzy wiedzą, co Stalowa Wola produkuje, to docenią. Dziękujemy. Obejrzymy wobec tego może to działo z bliska, tak? Proszę bardzo. Józek Pawać. Proszę bardzo. Józek, opowiedz państwu, co widzimy tutaj w środku, poza tymi dwoma żołnierzami. Więc miło mi przedstawić nasz produkt, 155 mm haubicę, od środka, czyli tam, gdzie się ładuje pociski. Działo ma 40 pocisków, 40 ładunków miotającym, strzela na odległość maksymalną 40 km, minimalną 4,7. Ma systemy kierowania ogniem, polskie, nowoczesne, wyprodukowane. No, to jest od początku do końca polskie działo. Polskie działo. Kupiliśmy licencję kiedyś, tak, i zbudowaliśmy od początku do końca polskie działo. Bardzo nowoczesny system artyleryjski i bardzo skutecznie działający na tak zwanym współczesnym polu walki. Tak? Tak. Zgadza bardzo się. Dokładnej, bardzo szybkiej tak zwanej reakcji ogniowej. Tak jest. Także tego typu działa są bardzo potrzebne wojsku i Huta Stalowa Wola te działa Wojsku Polskiemu dostarczy. Powiedziałbym tak, wreszcie dostarczy. Wreszcie dostarczy. Tak jest. Tutaj kto siedzi zawsze? Tutaj siedzi dowódca, tutaj siedzi celowniczy, a tu jest dwóch ładowniczych. Tu są magazyny pocisków, magazyny ładunków miotających. I co trzeba zrobić, żeby odpalić działo? Oczywiście, żeby odpalić działo, trzeba go nakierować na właściwy cel. To się robi przy pomocy komputerów, systemów kierowania ognia. Działo zna swoje położenie bardzo dokładnie, ponieważ posiada systemy nawigacji inercyjnej, wspomagane systemem GPS bardzo dokładnym i jeszcze elementem zliczającym drogę. W dziale znajduje się 40 pocisków, jak już powiedziałem, 40 ładunków miotających. Z magazynu półautomatycznie są przerzucane na to ramię, które ustawia się w każdym położeniu dokładnie tutaj na tym podajniku pocisku. I później jest przerzucane. Tutaj, tak? Tak. I dosyłane ładunek miotający. Nie ma tutaj i następuje strzał. Strzela. Z jaką prędkością leci pocisk? No, pocisk leci z różną prędkością, w zależności od tego, na jakim ładunku, ale maksymalnie 940 metrów na sekundę może leżeć. To jest nie wyjście, tylko znajduje się karabin przeciwlotniczy i tu jest
żołnierz, jeśli potrzeba, prowadzi ogień do atakujących samolotów. To było za mój czas prowadzone i powiedziałbym, ja to prowadzałem, także jakąś ciekawostkę pan nam opowie? Ciekawostkę, no. Ciekawe jest samodziało, ciekawe jest było go realizować, ten projekt, pokonywać trudności, które były. Także to było bardzo ciekawe. Czy to jest też pana sukces, że to się w końcu... No nie, to jest sukces zespołu, całego Huty Stalowa Wola i innych, którzy wspierali ten program, pomagali nam realizować, i oczywiście kooperantów krajowych, który jest tu cała masa, począwszy od podwozia, począwszy od tych systemów kierowania ognia. Ile osób przebywa? Tutaj? Podczas, tak. Więc w tym pomieszczeniu, tutaj, w tej wieży, dowódca celowniczy, dwóch ładowniczych i tam jest jeszcze kierowca. Pięć osób. I możemy jechać. Możemy strzelać. Oczywiście to jest, działa w systemie, tam są wozy dowódczo-sztabowe, które działa w systemie modułowym, w systemie dywizjonu, baterii, plutonów, także to jest organizacja rozszerzona taka. Także samo działo też może... Dzień dobry. A od wydania polecenia ile trwa czas załadowania i wystrzału? To jest bardzo szybko. Sekwencja tego działa jest taka, że pół minuty zajeżdża na stanowisko ogniowe, minuty oddania ognia i pół minuty zjeżdża. Sekwencja jego takiej pracy to jest 2 minuty i musi uciekać, żeby go nie namierzyć. I na jaką odległość najdalej? 40 kilometrów. A z jaką prędkością jeździ? Więc 60 km na godzinę po drogach bitych, 30 po drogach terenowych. No, to jest bardzo sprytne urządzenie, bo to maleństwo, mimo że tyle waży, to naprawdę porusza się zgrabnie. Widziałem na poligonie, jak to chodzi. Jest naprawdę z dużą gracją, powiedziałbym tak. Pan minister próbował? No troszkę tak, próbowałem. Nie zdążyłem wiele, bo mnie wkrótce usunięto. Ale 2 prototypy mieliśmy już wtedy, kiedy jeszcze byłem minister. Także żałowałem bardzo wtedy, kiedy przerwano cały program i różni mądrzy inaczej twierdzili, że to działo jest niepotrzebne. No, kiedy się przejedziemy? No wkrótce. Po tym, jak zostanę wybrany senatorem, obiecuję, że uruchomimy działo i pojedziemy. Nie będziemy strzelać do konkurentów, żeby się nikt nie obawiał. W trakcie kampanii, proszę Państwa, KAP nie zostanie uruchomiony. To mówię tym, którzy konkurują ze mną o fotel senatora Rzeczypospolitej. A taki argument byłby, powiedziałbym, rozstrzygający.